Czytam następne pytanie. Na którym utworze Schumann napisał memu przyjacielowi, Fryderykowi Chopinowi, dedykowany? Pan Skarupiński. Napisał tę dedykację na opusie 16, czyli na Kreislerianie. Tak, wyśmienita odpowiedź, pan Krukowski. Kreisleriana, opus 16. Tak, dziękuję bardzo. I jeszcze raz poproszę panią Bognę Hałacz o fragment utworu Schumana, a panowie podadzą po wysłuchaniu, jaki jest tytuł tego utworu. Proszę bardzo. Na pytanie to odpowiada pierwszy pan Krukowski. Papillons. Bardzo dobra odpowiedź. I pan drugi Marek. Pochodził ten fragment z karnawału opus 9. Tak, tak, można uznać też ten odpowiedź, bo ten fragment znajduje się również w karnawale. Bardzo się cieszę. A więc czytam kolejne pytanie. Dlaczego swoje recenzje i felietony w nowym czasopiśmie muzycznym Schumann raz podpisywał Eusebiusz, a raz Florestan? Czasem pisał je w formie dialogu Florestana z Eusebiuszem. Pan Skarupiński. Odpowiedź nie w jednym zdaniu, ale o Schumannie spoczywały, praktycznie jako na jedynym, spoczywały obowiązki prowadzenia wspomnianej gazety muzycznej, więc nawet pan Svolkin w swojej książce nadmienia, że chciałby po prostu ukryć to przed czytelnikami tej gazety. No chodziło również pierwowzoru w tych postaci można by się doszukiwać w powieści Jean-Paula Walta i Wul. Chodzi o Walta i Wulta. Chodzi również o rozdwojenie przysłowiowej jaźni Schumanna. Tak. Zapalczywy i porywczy Florestan, melancholijny, racjonalny. Wspaniała, cudowna odpowiedź. I pan Krukowski. Tak właściwie trudno powiedzieć do końca dlaczego. Te dwie postacie pojawiają się już przy recenzji z opusu drugiego Chopina i jakby swoim zróżnicowaniem charakterologicznym mają jakby umożliwić dwojakie spojrzenie na muzykę. Tak, tak, dobra jest to. I kolejne pytanie. Jeden z fragmentów karnawału Schumanna zatytułowany jest Chiarina. Czyli to jest portret, pan Krukowski? Klary Wieck. Bardzo dobra odpowiedź. I pan Skarupiński. Chodzi o Klarę Schumann. Klarę Wieck, no, przyszłą żonę Schumanna. Zdrowienie włoskie Chiariny. Dziękuję bardzo. Przez wiele lat Schumann pisał recenzje i felietony muzyczne. W ostatnim artykule, jaki wyszedł spod jego pióra, Schumann zwraca uwagę na geniusz młodego, nieznanego kompozytora i przepowiada mu wielką przyszłość. Jak nazywał się ten kompozytor, odpowiada pan Skarupiński. Przepowiedział tę przyszłość Johannesowi Brahmsowi w 1853 roku. Dziękuję bardzo. I pan Krukowski. Johannes Brahms. Dziękuję. Porzucił stanowisko dyrygenta i opuścił Düsseldorf na zawsze. Dokąd się udał i w jakim celu, pan Krukowski? Do Endenich koło Bonn na leczenie w zakładzie domysłowym. Dziękuję bardzo. I pan Skarupiński? No nie wiem, czy opuścił z własnej woli, ale po prostu został przywieziony do zakładu w Endenich koło Bonn. Tak, dziękuję bardzo. Własnej woli też. Własnej woli też. Teraz usłyszą panowie znowu fragment utworu Schumanna w wykonaniu pani Bogny Hałacz i jak zwykle zadanie jest to samo, należy rozpoznać ten utwór. Proszę bardzo.
Dziękuję pani bardzo i pan Skarupiński odpowie. Wydaje mi się, że chodzi o właśnie wspomniany już przeze mnie wcześniej karnawał pod Żywiątę. A pan Marek Krukowski? Nie wiem, ale będę strzelał humoreska. Warum, dlaczego? Opus 12, numer 3, utwory fantastyczne. Ale bardzo się cieszę, że panowie równocześnie popełnili błąd, czyli nie musimy przerywać pojedynku. Czyli mają panowie obaj po dwa błędy na swoim koncie, ale każdy następny już jest decydujący. I czytam panu 17 pytanie pojedynku. W jednym z utworów Schumana organowe brzmienie orkiestry jest echem uroczystości kościelnej w katedrze kolońskiej. W którym to utworze, pan Krukowski? Trzeciej symfonii Reńskiej. Tak, bardzo dobra odpowiedź. I pan Marek Skarupiński? W czwartej części trzeciej symfonii jest dur. Dziękuję bardzo. Schumann pisał w jednym z listów. Z Lipińskim spędziłem wiele pięknych godzin. Wydaje się, że kocha mnie jak syna. Ma ładną 16-letnią córkę, Polkę. Możesz ją sobie wyobrazić. Wybitnemu skrzypkowi polskiemu, Karolowi Lipińskiemu, dedykował Schumann jeden ze swoich utworów. Proszę powiedzieć, który pan Skarupiński. Więc po raz trzeci powiem o karnawale z 1909. Tak, i teraz to jest dobra odpowiedź. I pan Krukowski? Karnawał. Tak, dziękuję bardzo. 19 pytanie pojedynku. Kogo reprezentuje Estrella? Tak zatytułował Schumann fragment swojego fortepianowego karnawału. Pan Krukowski. Ernestynę von Fricken, narzeczoną Schumana. Bardzo dobra odpowiedź. I pan Marek Skarupiński. Narzeczoną, niedoszłą żonę Ernestynę von Fricken. Tak, doskonała odpowiedź. Proszę panów, ostatnie 20 pytanie pojedynku. Schumann napisał blisko 250 pieśni do tekstów różnych poetów. Tylko raz skomponował pieśń do słów Szekspira. Jaki jest tytuł tej pieśni? Pan Skarupiński. Czy mogę jeszcze raz prosić o powtórzenie pytania? Dobrze, ja obu panom jeszcze raz powtórzę. Schumann napisał blisko 250 pieśni do tekstów różnych poetów. Tylko raz skomponował pieśń do słów Szekspira. Jaki jest tytuł tej pieśni? Proszę, pan Marek Skarupiński. Może chodzi o Juliusza Cezara. Pan Krukowski. Myśmy uczyli się razem. Ogromnie się cieszę, muszę powiedzieć, że obaj panowie nie udzielili odpowiedzi. Jest to dla mnie ogromna radość. Proszę zdjąć już słuchawki. Po pierwsze dlatego, że będę miała przyjemność gościć obu panów po raz drugi w studio. A po drugie, że szansa podwójnej wygranej jakby powoli zarysowuje się, bowiem w następnym programie otrzymają panowie następnych 20 pytań od pana redaktora Ekierta i jeśli pojedynek zakończy się takim rezultatem jak dzisiaj, to znaczy nie będzie ani zwycięzcy, ani pokonanego, to obaj panowie zdobędą prawo do wielkiej gry i być może po raz pierwszy w dziejach wielkiej gry padną dwie nagrody po 200 tysięcy, a więc w jednym temacie 400 tysięcy. Życzę panom tego z całego serca. Proszę bardzo. Miałbym pytanie, czy mogłeś dowiedzieć, poznać odpowiedź na ostatnie. Ach, ja już nawet zapomniałam. Pieśń Szaleńca z Nocy Królów Szekspira. Przepraszam, że tej odpowiedzi państwu również nie podałam. Nie, nie. To jest poza cyklem. A więc dziękuję panom i po programie umówię się z panami dokładnie na następny termin. Dziękuję bardzo. Na razie.